Koperty życia to kolejna inicjatywa władz Radomia podejmowana z myślą o osobach starszych. Postulat jej wprowadzenia w naszym mieście wzorem kilku innych, gdzie ten projekt już funkcjonuje i bardzo dobrze się sprawdza, zgłosiła Radomska Rada Seniorów powołana przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. Koperta życia jest instrumentem, który nie kosztuje, a szanowni państwo, może rzeczywiście uratować życie. Osoba, która przyjeżdża jako lekarz, pielęgniarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, nawet sanitariusz, w bardzo krótkim okresie, momencie może rozpieczętować tą kopertę, zobaczyć, co w niej jest napisane i ma już lekarz czy ratownik medyczny pogląd na całą sytuację związaną z ratowaniem człowieka. Koperty umieszczone powinny być w lodówce z tej prostej przyczyny, że to urządzenie znajduje się w prawie każdym domu i ratownikom najłatwiej je zlokalizować. Na lodówce powinna się znaleźć naklejka sygnalizująca, że znajduje się w niej koperta życia. W kopercie powinna się znaleźć informacja na temat chorób, na które dana osoba cierpi, przyjmowanych leków, skłonności do uczuleń, numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Wskazane byłoby umieszczenie tam karty z niedawnego pobytu w szpitalu, kserodowodu osobistego i legitymacji ZUS. Koperta życia będzie kopertą plastikową, którą to kopertę zakupimy jako miasto i będziemy ją rozprowadzać w rejonach pracy socjalnej. Będzie dostępna u pracowników socjalnych szpitala, będzie dostępna w Wydziale Zdrowia, w Centrum dla Organizacji Pozarządowych. Będziemy prosić podstawową opiekę zdrowotną o to, aby również włączyła się w ten program i również rozprowadzała tą kopertę. Koperty życia przeznaczone będą także dla osób niepełnosprawnych. Ta koperta nie będzie stricte tylko i wyłącznie dla osób starszych, ale bywa tak, że będzie mogła skorzystać z tej koperty osoba niepełnosprawna, z trudnym kontaktem, osoba również, która mieszka sama, która nie ma najbliższych, która wie, że w sytuacji ratowania życia warto by było, aby lekarz, czy pielęgniarka, czy ratownik mieli stosowne informacje co do stanu zdrowia. Jeżeli ktoś będzie miał problemy z wypełnieniem koperty życia, będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika socjalnego. Koperty będą bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby. Władze Radomia zamierzają rozpocząć ich dystrybucję od stycznia 2015 roku.